Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kończąc tydzień modlitw o powołanie i o świętość dla powołanych, przeżywamy w naszej rudeckiej świątyni szczególną uroczystość święceń diakonatu naszych dwóch alumnów Piotra i Włodzimierza. Święcenia diakonatu Wolodymyra Danyluka i Piotra Dymija w Rudkach 7 maja biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa udzielił święceń diakonatu dwom klerykom 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa we Lwowie-Brzuchowicach. Seminarzyści Wolodymyr Danyluk i Piotr Dymij pochodzą z Rudek, z parafii w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Chłopcy od dzieciństwa kolegują, chodzili razem na katechezę, przystępowali do pierwszej spowiedzi oraz do pierwszej komunii świętej, byli razem ministrantami. Tu w ścianach rodzimy parafii w Rudkach poznawali swoją drogę życiową oraz swoje powołanie, stąd też wyjechali na studia do seminarium. A dziś w rodzinnej parafii w sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej przyjęli nową posługę święcenia diakonatu. Po liturgii słowa odbył się obrzęd święceń diakonatu i dwóch kandydatów, Wolodymyr Danyluk i Piotr Dymij, weszli do grona duchowieństwa archidiecezji lwowskiej oraz Kościoła Powszechnego. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na diakonów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Kochani bracia, Piotrze i Włodzimierzu, Bóg dzisiaj na początku tej waszej posługi diakonatu, która przygotowuje was do kapłaństwa Chrystusowego, do tego, aby być szczególnym narzędziem w ręku Boga, chcę wam pokazać, że chcę w waszym życiu dzisiaj bardzo konkretnie uczestniczyć. On i tak uczestniczył od momentu chrztu, ale dzisiaj poprzez to poświęcenie, poprzez tą posługę was do tego, że staniecie się częścią Kościoła, duchowieństwem lwowskiej archidiecezji, Bóg chce uczestniczyć w waszym życiu. W jaki sposób? Pytam każdego z was. Czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Chcę. Sancta Maria Mater Dei, Sancta Dei Genetrix, ora nobis. Sancta Virgo Virginum, ora nobis. Sancti Michael Gabriele Trafael, ora nobis. Omnes Sancti Angeli et Archangeli, Panie, wejrzyj łaskawie na te Twoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Przekażcie sobie znak pokoju. Amen.
sprawi, abyście, naśladując Jego Syna Jezusa Chrystusa, byli na świecie sługami jedności i pokoju. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Хочемо подякувати усім вихователям, викладачам і директорам за все добро, яке від них отримали, і за труд та зусилля, які в наше виховання вони вклали. Цінуємо і будемо старатися виправдати вашу довіру. Z głębi naszych serc dziękujemy za dołączenie nas dzisiaj do grona duchowieństwa Kościoła Archidiecezji Lwowskiej. Dziękujemy za okazanie pasterskiego zaufania, a szczególnie za wsparcie. Przykład Waszej Ekscelencji jest przykładem prawdziwego pasterskiego powołania. Ile modlitwy, pracy doświadczyliśmy godnych do naśladowania. Za tak wielką troskę i prawdziwy przykład, księży biskupie, dziękujemy.